skoro tutaj stoimy, to znaczy, i w takim chłodzie, to znaczy, że mamy gorące serca i jeszcze może te 10 minut wytrzymamy. I jak widzicie... Dobrze. Jak widzicie, jestem moherowym beretem, czyli płynę pod prąd. Chciałam Państwu tutaj przeczytać petycję, którą napisałam do Episkopatu Polski o wspomożenie nas w tym trudnym dziele, które jest przed nami. Stoimy pod krzyżami, krzyżami symbolu naszej wiary, która oznacza wiarę, nadzieję i miłość. A te cnoty zawieść nas nie mogą. Więc pozwolę sobie tutaj w tym świętym miejscu, tym miejscu, które no, jest symbolem cierpienia wielu, którzy oddało za naszą ojczyznę swoje życie. Żeby ten czas stał się jakimś owocnym. Więc czytam. Petycja do Episkopatu Polski w sprawie unieważnienia komunistyczno-liberalnej Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej oraz natychmiastowego odwołania komunistyczno-liberalnego rządu premiera Donalda Tuska. Uzasadnienie. Jesteśmy katolickim narodem. Naszym prawem jest prawo naturalne, Boże i Ewangelia. A dlaczego mamy żyć według praw i ustaw wynikających z komunistyczno-liberalnej Konstytucji III RP? Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w latach 1993-1994 przez ugrupowania UW, KPN, SLD, PSL, UP, PC, podpisana przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, wprowadzona w życie 2 kwietnia 1997 roku, obowiązuje niezmieniona do dnia dzisiejszego w katolickiej Polsce. Jest podłożem zdrady narodu polskiego na rzecz ateistycznej Unii Europejskiej. O ironio losu ślubują ją przestrzegać katolicy posłowie, to też dzięki temu komunizm w Polsce jeszcze niestety nie upadł. A naród polski musi żyć pod wpływem zorganizowanej międzynarodowej sekty polityczno-ekonomicznej zniewalającej narody europejskie. Skutkiem tego jest stan Polski traktowani katolicki Irlandii. Dla tej przyczyny odwołuje się do katechizmu Kościoła katolickiego przepis 22.42, który mówi: obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymogami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymogami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu między służbą Bogu a służbą wspólności politycznej. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Mateusza 22:21. I trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Kiedy obywatele są uciskani przez władzę publiczną przekraczającą swoje kompetencje, nie powinni oni wahać się czynić tego, czego obiektywnie wymaga dobro wspólne. Niechaj więc będzie im wolno bronić praw własnych i swoich współobywateli przed nadużyciami ze strony tej władzy przy respektowaniu granic, które wyznacza prawo naturalne i ewangeliczne. I tenże sam kodeks, katechizm Kościoła katolickiego mówi, czym jest prawo boskie naturalne. Prawo boskie naturalne wyznacza człowiekowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu. Prawo naturalne wyraża pierwszą istotną zasadę kierującą życie moralne. Jego punktem odniesienia jest zarówno dążenie do Boga, który jest źródłem i sędzią wszelkiego dobra, oraz poddania się Mu, jako również uznania drugiego człowieka równego sobie. Główne przepisy prawa naturalnego zostały wyłożone w dekalogu. Prawo to jest nazwane prawem naturalnym, nie dlatego, że odnosi się do człowieka. Prawo naturalne nie jest niczym innym, jak światłem poznania złożonym przez Boga, przez nie poznajemy, co należy czynić, a czego należy unikać. To światło prawdy, które udzielił mu panowania nad jego czynami, zdolnościami kierowania sobą według prawdy i dobra. Prawo naturalne wyraża pierwotny zmysł moralny, który pozwala naturalnie, jest zapisany i wyryte w duszy każdego człowieka, ponieważ jest on rozumem ludzkim nakazującym czynić dobre, zakazującym grzechem.